Siemano drodzy widzowie, na moim kanale ja jestem Kasy. No cześć. W dzisiejszym, jakby to nazwać, bo to nawet nie wiem, czy to wrzucić na osobny kanał, czy to osobną serię, czy cokolwiek, bo ja jestem w dosyć niestandardowym miejscu, niestandardowej porze. Zazwyczaj to krytykowaliście mnie, znaczy bardziej żartowaliście, że ja siedzę i tylko ty ja, a tu wygląda na to, że jestem w garażu, nie wiem co ja odwalam, ale jakiś samochód mam za sobą i ktoś mi kazał to zrobić. A kto kazał mi to zrobić? No ja. Ja sam sobie kazałem to zrobić, więc zapraszam do filmu. Tak niestety wyszło, drodzy widzowie, że o perypetiach związanych z tym samochodem dowiadujecie się pół roku po tych nagraniach. Ja was zapraszam na mojego Discorda, gdzie nie tylko pogadacie o Hyundai'u, o samochodach, które wy macie, nie tylko MTA, gdzie zamierzam na swoje tempo nagrywać jak tylko mogę. Zapraszam nie tylko na mojego Instagrama, gdzie możecie zobaczyć moje materiały, ale też otwieram Instagrama z samochodem, który tutaj będzie na nagraniu. Zapraszam was na niego bardzo serdecznie, mam nadzieję, że w międzyczasie w nagraniach wrzuciłem tam już zdjęcie. Zapraszam do obserwacji, do obserwowania. Podziękowania dla osób Noveksu, Axo, Johnny i Mefedroniusz. Podziękowania dla was, piona dla was. No niestety mam zainteresowanie, że wam to jakąś piątkę chociaż przybić, ale dziękuję wam za to. Mam nadzieję, że przyda się to na następne projekty związane z tym samochodem. Mogłem sobie załatwić sprzęt, bo mam u siebie mikrofon i oświetlenie, ale na razie to ja mam tu alkoholika w garażu. Mianowicie załadowałem pukankę do silnika, będę wymieniać, drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku Wolej. To w życiu bym się nie spodziewał, człowiek. Jeżeli ktoś się bawi w recykling, to polecam coś takiego. Jeżeli macie bańkę, a nie chcecie kupować miski czy czegokolwiek, to polecam wyciąć i macie coś takiego. My szanujemy tylko jedną miskę i możemy niby użyć miski takiej specjalnej, taką w domu, którą chyba wiadomo z czym się kojarzy, no ale lepiej żebyśmy my żygali na tą miskę niż samochód z silnika żygał. Więc drodzy widzowie, mam tutaj do dyspozycji samochód oto taki, mianowicie jest to Hyundai Coupe. A co to za gówno? Tutaj może pojawią się przebitki, jak mniej więcej się tu prezentuje ten wózek. I cóż, co z tym samochodem jest nie tak? Wszystko! Otóż rytonowa wymiana oleju, filtrów, powietrza, znaczy powietrze to w sumie tutaj jest. Olejka tylko zapomniałem ogarnąć, ale nie wiem czy ten olej, nie olej tylko filtr w ogóle się do czegoś nadaje. Dziwnie wygląda. I jeszcze mam tutaj ogarnięte mniej więcej. Mogłem sobie kupić dolot, znaczy przedłużkę do lotu, no bo zobaczcie. Jest tutaj filtr, jest tutaj blisko silnika, a potrafi się przecież nagrzać tutaj obok. Na cholerę coś takiego. Ja ogarnąłem sobie, że mógłbym to zrobić z rur PCV lub z rur ocynkowanych. No i mam właśnie kolanka do dyspozycji, tylko muszę się dostać na dół, bo tu mógłbym to zrobić. Halogeny w sumie mógłbym nawet załadować, ale nie ma sensu tego robić, gdyż i tak mam zamiar zrobić ten samochód inaczej. Dobra, alkoholik chyba nam tutaj już wychlał to na raz. Robi wrażenie. Pukankę wywalamy, lejek też musiałem sobie zrobić samodzielnie, bo w sumie to można tutaj wiele rzeczy zrobić samodzielnie i tak zaoszczędzić sporo pieniędzy, więc czy dobrze zakręciłem? A, luz jest, dobra, to jeszcze raz. Nie wiem, czy to musi być tak. Dobra, chyba jest ok. Okay. Mamy już zalane. Ja sobie wsiadam. Więc tak mniej więcej wózek się prezentuje. Kluczek już tutaj mam. Tutaj. Jak to mniej więcej wygląda? Czekajcie, ja tu mogę sobie okulary założyć. Ale jestem w robocie. Dobra, wszystko się świeci. Więc będziemy mieszać to. Tą zabawkę. I mieszam, odpalamy. Filtr oleju będę powoli szykować. Na razie to tak spoko, a właśnie, chyba zaraz mi się uruchomi gaz. A to ciekawe. To chyba mi się trochę diesel odpalił w tym wozie.
Chyba będę musiał trochę to poprawić w tym samochodzie. Coś tu chyba trochę jest nie tak. Nie wiem, czy to słychać, ale dźwięczy trochę. Nie wiem, czy panewka nie gada. Dobra, rozgrzał się. Ja zawsze mówiłem, drodzy widzowie, że z mechaniki to jestem pierdoła. Nawet jakbym był pierwszy, nie dałoby nic. Możecie liczyć na niezłe fikołki w komentarzach. Będę chyba na nie liczyć, że coś na pewno powiecie. Dobra. Miska też będzie do poprawy, widzę, zobaczcie. Jeszcze muszę ten filtr oleju wyciągnąć. Zobaczymy, jak to tutaj wyciągnę, bo ten ręką będzie trochę ciężko. Jeszcze taki dostęp ten. Ma się tutaj chyba mostek, z tego co pamiętam. No nie wiem, tutaj mi ojciec zaproponował, żebym wziął liną zamiast kluczem. A ręką to mi się wydaje, że będzie jedno wielkie gówno. Ale zobaczymy. Dobra, ja się muszę jeszcze dostać do miski olejowej, żeby olej wymienić. No i cóż, drodzy widzowie, najwyraźniej ostatnio był wymieniany... Trochę oddalę tutaj światło, bo łatwopalne. Ostatnio było wymieniane sprzęgło i stwierdziłem, że będę dwoma zmieniać na jedną masę. I dopiero po tym wymianie widać, że coś tu jest nie tak. Leje się tutaj jak... No i najwyraźniej będę musiał tutaj odezwać się do mechanika, bo to naprawdę... No nie podoba mi się to, co tutaj się dzieje. To jest naprawdę awaryjna sytuacja. Dobra, będę wymieniał filtry, będę wymieniał ten i chyba od najbliższym czasie będę po prostu ten samochód na razie unikać. Prawdopodobnie po prostu po tym wymianie na razie samochodem dopiero chyba wyjadę wtedy, kiedy będę jechał nim do mechanika. No dobra, my się zajmijmy w końcu tą wymianą. Będzie trochę ciężki dostęp, bo... Też nisko ułożony ten samochód jest, dostęp do światła też kijowy. Zobaczymy, jak to będzie. Tak jak można było się spodziewać, dostęp do miski olejowej jest kijowy. Tym bardziej, że samochód jest nisko położony. Można było w sumie podnieść deseczkami troszeczkę przednią oś. Ale cóż, będzie trzeba jakoś sobie radzić. Dobra. Już parę razy już to robiłem. Zobaczymy, czy będzie... Troszeczkę za bardzo w prawo dałem samochód. Dobra, ruszyłem. Jakąś przydłużkę może sobie dam. Gdzie jakąś znajdę. Jest. Bajka. No i pytanie, czy dobrze trafię. Hehe. Oporu już nie stawia. Ale kto to wie? Trzeba się jakoś głupio skrzywić. Tak jak mówię, z mechaniki to jestem pierdoła. Się domyślam. Dech może przesunę. Leci już powoli. Tak jest, leci powoli. Dobra, udało się. O kurwa! Oby bańka wystarczyła. No ciepłe. No jak było rozgrzewane, to nic dziwnego, ale pytanie... Mam już obawy, czy mi wystarczy. Już ciśnienie spada. Ale już rączka ciepła. A nie widzę końca oleju. W tej bańce. Zaraz cieplejsza bańka. Szkoda, że nie ma lepszego ujęcia, ale cóż mogę poradzić. Tak no, wyszło. Ale powiem wam, 34 stopnie dziś. I grzeje niemiłosiernie, naprawdę. No, 16 sierpień jest swoją drogą. Dobra, lecieć cholera jeszcze będzie. Tu mam bańki drugiej obok. Czy jakoś wezmę. A, się mały wypadek nam się przytrafił. Nie miałem żadnej miski, ale udało mi się jakoś wymyśleć. Między nagraniami filtr oleju sobie leciutko odkręciłem. Opór jeszcze stawia, chyba jedną ręką to... Nie, rusza się trochę. Tak, ruszyło się troszeczkę. Ale lepiej będzie, jeżeli znowu przyłożę tutaj michę, bo pewnie też tutaj olej jest, więc ogarniamy. Mam nadzieję, że jakiś widok jest. Dobra, bo trochę tu pokropiło. Czy jakoś tu będzie dostęp przez wentylator? Nie. Niby pierdoła, coś wie. Kurwa. Autor się niby nie zna, ale jednak się zna. Odwrotność motobiedy. Motoryzację to zostawiam fachowcom. Dobra. Stąd będę już mógł odkręcić ta.
Wolę się nie rozznać i przypadkiem nie poparzyć. Albo jednego i drugiego. Dobra, bajka. Mamy wariata. Udało się. I tak mniej więcej się to prezentuje. No, mam taką oto zabawkę. Filtr już mam ogarnięty. Filtr paliwa również. Filtry powietrza to akurat mam zdążkowy. Zobaczymy jak z tym olejkiem będzie. A propos filtra powietrza. Tutaj się muszę dobić. Próbowałem to niedawno rozkręcić, ten plastik, ale był problem, więc możliwe, że będę musiał koło zdjąć prawdopodobnie i nad kole wyciągnąć. Prawdopodobnie, zobaczymy. Minęła godzina 20, a dalej się lemyje ze mnie jak... Skurwysyn! Mimo, że w kanale jest dosyć chłodnawo, ale temperatura otoczenia niestety robi swoje. Znowu musiałem się przetrzeć, mam tutaj ze sobą... coś tam do dyspozycji. O, akurat coś Pyro napisał, bo akurat napisałem na Discordzie. Oby, w końcu coś ciekawego, moto. Ile można kolabo oglądać samego? Nie wiem jak kolabo, ale jeśli chodzi o mnie, to jak mówiłem, ja jestem mechanik pierdoła. Od razu mówię, więc mówię tutaj, to są moje ręce popierdolone z umiejętności. Nie no, jakieś prościzny umiem mniej więcej zrobić, już parę razy olej wymieniałem, czy różne zdety, ale takie typowo mechaniczne to obstawiam, że kijowe by było. Dobra, wracamy do roboty. Tak, ja już nasączyłem filtr oleju, będziemy teraz dokręcać. Jednoręką używam, dobra. No cóż, wypadek mi się trochę przytrafił, no ale cóż. Tak to jest, będąc codzienność mechanika, teplanie się w smarze. Nie zazdroszczę wam, drodzy mechanicy, jeśli mnie oglądacie. Naprawdę winszuję, dobrze mówię, winszuję, to jest pozytywne określenie. Szacunek dla was, bo być może jeden z was może naprawił mojego Hyundai albo naprawiał widzów. Dużo sił wam życzę. Ja to robię raz na jakiś czas. Różnych rzeczy się bawię. Czasem się bawię w samochodzie na miarę swoich możliwości. Dobra, coś tam jeszcze kręci się, ale żeby nie za bardzo, żebym gwintu nie rozerwał. Ale prawdopodobnie będę musiał coś z tym resztą zrobić. Być może mój mechanik to ogląda. Więc wiesz co robić. I dobra, jeszcze to przykręcimy i chyba będziemy już dolewać. Nakrętkę przyczyściłem i ja powiem coś wam, drodzy widzowie, jeżeli czujecie się na siłach coś samodzielnie zrobić w samochodzie, to polecam to robić samemu. Nie żebym mówił coś odnośnie mechaników, że są kijowi czy coś, na różnych mechaników się trafia, ale na przykład ja wychodzę z założenia, że jeżeli czujesz się na siłach zrobić coś samodzielnie, to spróbuj chociaż raz, może ci się to spodoba i będziesz robić to... cały czas. Jeśli chodzi o mnie, no to ja, jeśli chodzi o elektronikę, to się zajmuję nią. No jeżeli coś zepsuję z elektroniki, to ja ją naprawiam sam. Coś się stanie, ja na przykład telefon, który mam przy sobie, no to ja już dwa razy wymieniałem baterię. Co ja tam jeszcze wymieniałem? Baterię, chyba aparaty, szkło i tak dalej. Ale to jest tylko przykład, jeśli chodzi o telefon, a komputery to już chyba wam nie muszę mówić. Po prostu wychodzę z założenia, jeżeli coś macie do ogarnięcia, na przykład u siebie, spróbujcie to robić samemu. Ja jeszcze jestem w stanie robić ten samochód, mimo że pierwszy raz robię coś poważnego w tym samochodzie, bo ja od niedawna mam ten samochód. No i na razie chyba mi idzie. Staram się tutaj robić tyle, na ile mogę, a jeżeli nie jestem w stanie, no to już biorę mechanika do tego. Postanowiłem, że będę lać 5230. A dlaczego? Twierdziłem, że i tak w najbliższym czasie będę zmieniać olej z tego względu, że na razie chcę go przygotować do najlepszego stanu mniej więcej, a potem będę się zajmować modyfikacjami i tak dalej. Wtedy na pewno będę brał lepszy olej, będzie utrzymywał właściwości przy większych obciążeniach. Na razie tego samochodu zbyt bardzo nie katuję z tego względu, że nie mam po co. Ja nie kupiłem tego samochodu, żeby się nim chwalić, ale ja mam piękny samochód albo jakiś szybki czy coś, czy będę się z nim ścigać. Nie, po prostu bardzo chciałem ten kupić samochód i nie ma to znaczenia, czy ja będę się ścigać, czy nie. Ja po prostu ten samochód chciałem mieć. Filtry wymienione, zaraz się będę zajmować filtrem paliwa i kabiny, lub to zrobię jutro, bo i tak tym samochodem już go nie będę odpalać na dziś. Oj, trochę mi się wylało poza butelkę. Mniej więcej będzie tutaj, wejdzie tu chyba 4 litry oleju, więc za dużo tutaj nie wleję, bo i tak jutro będę sprawdzał poziom, wyczyszczę jeszcze go tutaj z okolic, bo tu, że są ślady oleju w okolicach, to akurat moja sprawka, bo musiałem w ostatniej chwili, ogólnie to jest na przykład dziś środa, a ja w weekend już go wziąłem na kanał, żeby już mniej więcej w weekend się nim zajmować, a tu wyszło tak, że musiałem nim jednak wyjechać. Nie miałem żadnego innego samochodu w zanadrzu. W ostatniej chwili się dowiedziałem, no i mówię, no kurwa, nie mam wyjścia. Muszę tym wyjechać, bo była arcy ważna sprawa. Musiałem ryzykować tym samochodem. Całe szczęście obyło się bez przeszkód. Ale mnie zostawili. Jakby nie miał kiedy. Dobra. To wracamy do roboty. Kurde, ale miałem zawał mały.
Ja wyciągam bagnet, ja się zastanawiam, czemu tu nie ma oleju. A on kurwa taki przeźroczysty. Okej. Ja pierdzielę. Ja myślałem, żeby znowu nalać, a tu się okazało, że olej jest tak przeźroczysty, jakby tam krople wody nalać. Dobra, pompa wspomagania. Pa, jest olej, ale tak blisko minimum. A cholera wie, czy to jest ten powód. Mechanik pierdoła. A filtr kabiny będę teraz wymieniać. Tutaj za dużo miejsca to ja nie mam. Można powiedzieć, że ja jestem za wielki i się tu nie mieszczę. Chodzi mi o sam garaż. Że po prostu się nie mieszczę, no... Cóż, ja muszę też dbać o samochód, żebym ja go nie ubił przypadkowo. Tak to jest z kupetami, że trochę niski i różne bzdety, ale też no nie mam jak położyć kamerę, a muszę filtr kabiny wymienić. Wymieniłem filtr, nie dokręciłem jeszcze tego wszystkiego. Tak wygląda filtr. Najwyższa pora było go wymienić. Nie wiem, może go tak przez rok już był nawalony, nie mam pojęcia. Jak się łamał po jednej ze stron... To wiedz, że coś się dzieje. No to było wymagane wymienić. Dobra. Następny dzień, tym razem piątek. I sobie wziąłem parę rzeczy. W międzyczasie mi przyszło. Mamy tutaj akcesorium do nalewania płynu chłodniczego. Stwierdziłem, że kupię, bo chyba w 101 napraw coś takiego było. I tutaj mamy jakąś taką zabawkę. Taki śrubokręt, tylko że na prąd. No. Mi się akurat przyda. Nieważne, czy to będzie samochód, czy to będzie laptop, czy cokolwiek. Bardzo mi się to przyda. Dobra, mamy ładowarkę, wszystko w zestawie. Tutaj mam tester do głowicy. Raczej nie powinien być problem tutaj w samochodzie, ale wolę mieć. Już na wszelki wypadek. A tutaj, tak oto, jeżeli by mi się coś zdarzyło po drodze, wydawało mi się, że coś takiego będzie cieńsze. Korkociąg, można by powiedzieć, no to wygląda to solidnie. Dziurę, żeby... A tutaj mi się przyda, bo obstawiam, że coś ja zgubię, jeżeli ja plastiki na przykład pod sobą zdejmę, a obstawiam, nawet jeśli plastiki nie będą potrzebne i nie schowam tych, kurde, spinek i tak dalej, no to może się zdarzyć, że w innych może mi brakować, bo pamiętam, że rok temu jak robiłem jeden samochód, wymieniałem też oleje w innym samochodzie, to spinek już nie było, więc wolę już mieć. Schowek sobie zamontowałem, będę odpalać powoli, aczkolwiek jeszcze będę musiał zrobić jedną rzecz. Piwo lej, barmanie, piwo lej, pamiętaj o pianie. Równo lej, albowiem ja pragnienie mam, więc... Patrzcie, mam na przykład napięcie. I tak, ja muszę sprawdzać ciśnienie oleju, bo ja mam dolane i wolałbym, żeby to wszystko jakoś ten, więc będę uruchamiać parę razy. Dobra. Bajka. Jak zwykle mi parownik się odzywa. Jeszcze wziąłem sobie tester głowicy, podłączyłem. Przez ostatni czas mi jakoś dziwnie hałasował mi ten silnik, więc zobaczę, czy faktycznie jest problem z głowicą, czy uszczelka padła, czy coś. Jeżeli nie, to no wiadomo, wszystko jest ok. Chcę po prostu wiedzieć, czy wszystko gra, no. Ten samochód inaczej traktuje niż Corsę Bożą. Co ty pierdolisz, kurwa, głupoty? Dobra, chcecie to usłyszeć? Dobra, ja sprawdzam, czy wszystko gra, jeśli chodzi o głowicę. Jak widać, najwyraźniej w porządku. Jest niebieska dalej, więc niebieska jak była, tak jest. Powinna być żółta lub zielona, więc bajka. Dobra, kwestia, co się dzieje na dole. Najwyraźniej ten problem dalej nie został rozwiązany, więc ja będę musiał tutaj się odezwać do mechanika, no. No cóż. Jeszcze trochę zdążył rozgrzać, ale blisko jestem wydechu. O tego. Będę musiał i tak wydech ogarniać. Ale dobra, jak wygląda kwestia, jeśli chodzi o... No nie podoba mi się to niestety, no co ja mam tu więcej powiedzieć. Ja muszę tą sprawę jak najszybciej rozwiązać, może coś jest z miską olejową, jeszcze jest nie tak. Więc na ten moment nie mam zamiaru go tuningować, gdyż nie zostały rozwiązane najważniejsze kwestie, czyli problem z silnikiem tutaj najwyraźniej, z olejem czy czymkolwiek związane, więc na ten moment nie będę go modyfikować, nie będę go tuningować, no bo muszę bardziej kluczową sprawę rozwiązać. Bo na kij tuningować, jak to może mi się zaraz rozlecieć. Na razie ja to sprawę tą rozwiążę, naprawię i potem będę się tym samochodem modyfikować czy tuningować.